Witaj, Mateuszu. Witaj, Piotrze. Jestem szalenie ciekaw Twoich wrażeń po przeczytaniu fragmentu na dzisiaj. Wiem brzmi... jedno, nie będzie lekko. Przypominam, piąte przykazanie. Tak. Brzmi: Nie zabijaj. Nie zabijaj. Ale katechizm daje tam jeszcze takie rozwinięcie z Ewangelii Świętego Mateusza. Ta jezusowa interpretacja tego przykazania. Przeczytam to od razu. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj. A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. No i teraz tym piątym przykazaniem mam takie nieodparte wrażenie, że katechizm zostawia więcej pytań niż wyjaśnia. <grym> katechizm skupia się. na takiej wyliczance. Mówi o życiu człowieka, mówi o godności, mówi o pokoju. No i tak szczerze mówiąc, mówi o ważnych bardzo kwestiach dla dzisiejszego świata i dzisiejszego człowieka. Może nie do końca tłumaczy źródło tej postawy, albo robi to bardzo tak skrótowo. Natomiast no, jak się to czyta, to człowiek ma taką, takie wrażenie, że tu potrzeba czegoś więcej. Ja miałem wrażenie, że halo, ktoś tu wyłączył światło. Idziemy po macku. Pierwsza moja myśl, bo tak zaproponuję ci to rozważanie w oparciu o moje trzy znaki zapytania. Pierwszy mój znak zapytania. Tylko trzy? No, <laughs> to nie sobie, ma źle. Sobie tak zgrupowałem. Mówi na samym początku, zdaje się, Pismo Święte, bo są pierwsze księgi. Nie zabijaj. Tak. A cała historia Starego Testamentu to jest prawo, które mówi: zabijaj. No na przykład, złapali kobietę na cudzołóstwie. To jest akurat w Nowym Testamencie. Wiedzą, że nie, jest napisane, nie zabijaj. Przyprowadzają do Jezusa i mówią, trzeba ją zabić. I mają rację. Zgodnie z prawem mojżeszowym. Z, zgodnie z prawem mojżeszowym. Powiem Ci więcej. W księdze powtórzonego prawa, w rozdziale 20, wersecie 13, jest mowa, że w czasie wojny masz zabić jak najwięcej. No to ja się pytam, gdzie jest ten dekalog ze słowem, nie zabijaj. <grym> Poza tym w Starym Testamencie mamy no, opisane bratobójstwo, mamy opisane królobójstwa, mamy opis zabijania niewinnych, mamy też samobójstwa opisane. Cały Stary Testament jest przesiąknięty takim, powiedzmy, prawem tego świata. Oko za oko, ząb za ząb, no nie? Tak, to też jest wyjaśnione. Że to chodziło o to, żeby zemsta nie była większa Dobrze. niż ten czyn, ale, ale też mniejsza niż ten czyn. Ale też nie mniejsza. A co w przypadku, jak gościu zabił trzy osoby? To go trzeba trzy razy zabić? <grymne> to się nie da. No, dlatego to prawo tego świata, pośród którego brzmi to boskie wezwanie, nie zabijaj, no strasznie to utrudnia zrozumienie to tego tematu. No to jest w ogóle temat, który ma bardzo szerokie spektrum. I oczywiście możemy dzisiaj siedzieć i rozważać, myślę, każdy z tych tematów, które podejmuje katechizm, i tłumaczyć teraz grzech aborcji, grzech eutanazji, grzech samobójstwa, grzech związany z karą śmierci, bo już też to katechizm zmienił tak. jeszcze niedawno. Można było, teraz już według katechizmu nie można. To tak. dopowiem, 2017 rok, papież Franciszek. Wprowadza tak. taki zapis, że trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby jednak propagować zniesienie kary śmierci, żeby jej nie było, ponieważ dzisiaj są takie możliwości, takie środki zapewnienia izolacji danego przestępcy, że on nikogo nie więcej zagraża. nie skrzywdzi, nie, nie zagraża, a zarazem ma możliwość, tak po ludzku, przepracowania tego złego czynu. I oczywiście moglibyśmy dzisiaj siedzieć i to tak faktycznie punkt po punkcie rozwijać i, i próbować wyjaśniać, próbować rozumieć. Możemy też odwrócić sprawę i spróbować zobaczyć to przykazanie od takiej pozytywnej strony. Nie tyle nie zabijaj, co pozwól żyć. Pamiętasz, nad morzem mieliśmy naszą wersję tego przykazania, która brzmiała kochaj życie. Kochaj życie, tak. Bo wtedy wydaje się, że jest dużo łatwiej zobaczyć, o co w tym przekazaniu tak naprawdę chodzi. I to się doskonale wpisuje w mój drugi znak zapytania. Czy my w ogóle mamy świadomość wartości życia? Każdy z nas, już tak personalnie, indywidualnie, obrazkiem do tego, no to są miliony dolarów złotych wydawane na szukanie życia w kosmosie, gdzie my skaczemy z radości, jak widzimy te cegiełki życia, które mogą. Wchodzić w interakcje i tworzyć życie. Natomiast zupełnie pomijamy to życie tu na Ziemi, powiedzmy kogoś biednego, kto potrzebuje chociażby tych 10 złotych czy 10 dolarów, i tego nie widzimy. No. Tej sytuacji nie widzimy. No, to jest kolejna rzecz. Takie ogromnie dziwne przewartościowanie. Chodzi na pewno o zachowanie umiaru w tym wszystkim, ale jest coś takiego. Nie doceniamy wartości życia. No, a trzecie pytanie, to już mimy za sobą wszystkie trzy. <noise> Dobrze. A trzecia rzecz związana jest z takim pytaniem: jak do tego podchodzi Jezus? Wyczytałem w mądrych książkach, że Jezus miał no wiele tych sytuacji, no chociażby ze wspomnianą kobietą, przyłapaną na cudzołóstwie. Prawo dawało możliwość zabicia tej kobiety, ale Jezus tak to pokazał, że jeżeli nie znalazł się żaden człowiek, który by to wykonał, to prawo nie zmuszało, żeby ją pozbawić życia. Ona żyła dalej. I szedłem dalej, jak to Jezus w swoim życiu realizował. I Jezus nie przelał nigdy krwi nikogo. Tak. Jezus przelał Nawet swoją. Nawet nie pozwolił przelewać krwi. W ogrodzie oliwnym, nie? Tak. Schowaj mnie do pochwy, boginą od mieczaci, co oni tak. wojują. I jedyną krew, jaką Jezus przelał, to była jego własna. Jego własna. No i wreszcie prowadzi mnie to do takiego do tego znaku zapytania. Może Jezus przyszedł na świat za wcześnie? Coś pana Boga poprawiać? No, może gdyby przyszedł dzisiaj, może szacunek do życia byłby większy? Może zdolności takie medyczne do ratowania życia byłyby większe niż za jego czasów? Może ta cała historia, kiedy Kościół osądzał, kiedy Kościół miał inkwizycję, kiedy Kościół, przedstawiciele Kościoła, w myśl ówczesnego prawa odbierali życie? Może by się to wszystko nie wydarzyło? Może dzisiaj byłoby większe zrozumienie dla wartości życia. I to jest mój trzeci znak zapytania: czy Jezus nie przyszedł za wcześnie? Myślę, że to nie ma znaczenia. W ogóle, bo gdyby spojrzeć tak źródłowo, to pierwsza ważna rzecz, jeżeli mówimy w ogóle o tym przekazaniu, nie zabijaj, albo o kwestii wartości życia, no to jest źródło. Że wartość życia leży w Panu Bogu tak naprawdę, nie w samym człowieku, samym z siebie. To jego prawo do życia jest prawem, któremu daje Bóg wraz z momentem, kiedy zostaje poczęty. Mhm. I to jest ta niezbywalna wartość życia, o którą tak naprawdę troszczy się Pan Bóg. I jest wprost powiedziane, że Bóg daje życie i tylko Bóg może je odebrać, no nie nikt tak. więcej. I jeżeli patrzymy na to, co Cię tak bardzo interesuje w tym pierwszym pytaniu, czyli na zabójstwa, na obecność śmierci, na to, jak ta śmierć jest wszechobecna No w tym świecie taka... no to źródłem jest Kain i Abel. Nie ma innego źródła. O. To jest ten moment, kiedy Bóg pokazuje w historii objawienia, kiedy człowiek przelewa krew drugiego człowieka i to przelewa krew brata. No nie? i te słowa, że krew twojego brata woła do mnie, no nie o pomstę, ale Bóg nie zabija tego, który zabił. No właśnie. Bóg go nie zabił, Bóg go naznaczył. I myślę, że to jest y, taki jakby prototyp w ogóle y, tej postawy człowieka, który jest gotowy przelać krew drugiego człowieka. Mm -hmm. I przez całą historię ją przelewa. Czy to dlatego, że takie sobie ustalił prawo, czy to dlatego, że do tego go pcha jakiś popęd, jakieś porządliwość, zło. Pewnie przyczyn byłybyśmy mogli długo wymieniać. To dam tu konkretny przykład. Samoobrona. Czy człowiek może zadać komuś śmiertelny cios, broniąc się? I może. teraz katechizm mówi, że samoobrona ma dwa cele. Jednym celem jest ochrona siebie, ja mogę uciekać, obezwładnić tą osobę, pozbawić go ręki na przykład. Ale drugim celem samoobrony może być zabójstwo. No i katechizm mówi, że można dopuścić zabójstwa przy samoobronie, jeżeli nie było to celem jeżeli nie ma innej możliwości. Jeżeli nie ma innej możliwości. I, I zaznacza katechizm, że nie wolno stosować większej siły w obronie niż ta siła, która jest stosowana w przypadku zadawania tego ataku. Tak. No tu jest tak katechizm wychodzi z prostego założenia: najpierw troszczysz się o swoje życie, a potem o życie drugiego. To jest zawsze takie prawo, powiedziałbym bardziej naturalne, że no tak powinno funkcjonować. Najpierw troszczymy się o swoje życie, potem troszczymy się o życie innych. Więc jeżeli ktoś na mnie napada, to ja mam się zatroszczyć o swoje życie, a potem myśleć o życiu tego drugiego człowieka. No i ja najpierw mam się bronić. Mam bronić swoich bliskich. Tak, tak, tak. Przykład z męczeństwem w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Do kiedy, kiedy mógł człowiek wierzący pozwolić na to, żeby go zabito? Bo to jest też kwestia życia i śmierci. No. Jest prześladowanie chrześcijan. Powiedzmy, że jeden z biskupów albo księży ucieka przed prześladowaniem i w którym momencie musi przestać uciekać i może pozwolić się zabić. W momencie, kiedy na przykład jest ukrywany przez jakąś rodzinę, zostaje namierzony w tym domu i jest zagrożenie, że zabiją kogoś z tych osób, a on tam jest, to ma obowiązek wyjść i pozwolić się zabić. Czyli ma chronić swoje życie dotąd, dopóki to nie będzie zagrażało życiu innej osoby. I o ile w Starym Testamencie ta śmierć jest bardzo taka widoczna, to co opisałeś, wszystko, czyli wojny, chociażby to, żeby zabić jak najwięcej, prawo, które pozwalało zabić za jakiekolwiek tak naprawdę przestępstwo, czasem nawet nie jakieś wielkie, z perspektywy dzisiejszej oczywiście. Tak. To jest jedno, ale gdybyśmy to przenieśli na nasze dzisiejsze czasy, to tak naprawdę ta śmierć jest jeszcze bardziej obecna i czasem jest ukryta pod płaszczykiem takich rzeczy, że w ogóle byśmy tego nie zobaczyli. Już jedna kwestia to jest oczywiście aborcja, która jest liczona w milionach, jeżeli nie więcej istnień ludzkich, które zostały zabite. Jest to związane z perspektywy wiary, z perspektywy poczęcia dziecka, normalnym zabójstwem. Ale mamy na przykład giełdę, która potrafi unicestwiać tysiące ludzi, tak. tak naprawdę nie używając żadnej broni, poza spekulacjami cen, na przykład żywności. I, I umierają ludzie z głodu. O czym się tak naprawdę nie mówi. Natomiast to jest też kwestia prawa do życia i kwestia zabijania. Mamy wojny i to w wielu miejscach świata. No, my żyjemy tutaj, tą, która jest blisko nas, wojną na Ukrainie, ale te wojny są toczone w różnych miejscach, są wojny bratobójcze, gdzie wewnątrz jednego państwa jest odczona wojna. Śmierć jest po prostu obecna, jest wpisana w kondycję człowieka po grzechu pierworodnym i myślę, że to jest powód, dla którego to przekazanie jest takie ważne. No tu odpowiedziałeś na to moje zapytanie, czy nie byłoby lepiej, żeby teraz Jezus przyszedł i wprowadzał tą kulturę życia. To powiedziałeś, że teraz miałby jeszcze gorzej. Miałby jeszcze gorzej, tak. Miałby jeszcze trudniej. Bo jeszcze bardziej jest obecna śmierć, a jest bardziej ukryta. Często, mało tego, mam wrażenie, że my jesteśmy ludźmi, którzy czasem są bardzo obojętni wobec tego. Na nas to już czasem nie robi wrażenia. Przynajmniej niektóre formy. Odnośnie tej naszej świadomości wartości życia, to w jednej z książek przeczytałem. Że ktoś odniósł do tego ostatnie słowa Jezusa. Ojcze, przebaczyń, bo nie wiedzą, co czynią. Myślę, że to jest dobre podsumowanie tego, że człowiek zabija. Że bardzo często nie wiemy, co czynimy. I to zwłaszcza w kontekście aborcji, eutanazji, takich rzeczy. Po prostu nie wiemy, co czynimy. Ale katechizm, i to mi się też spodobało, jak mówiłem, że prowadzi nas po różnych zagadnieniach, wprowadza w to przykazanie bardzo konkretne wskazówki. Na Skoncentrowane przykład, na życiu, no nie? Tak, bardzo. Troska o zdrowie. Tak. To często my też na katechezie uczymy młode osoby, żeby przy rachunku sumienia patrzyły na to, czy ja sobie nie szkodzę na zdrowiu przez właśnie narkotyki, przez jakieś używki. Ale tam jest też mowa na przykład o przeszczepach. Też bardzo ważna dziedzina y, troski o życie można komuś życie uratować przeszczepę nawet jest powiedziane wprost że po śmierci oddanie organów jest czymś bardzo godnym pochwały więc to też warto przemyśleć sobie z drugiej strony nie można tego zrobić wbrew człowiekowi I, i tak jak powiedziałeś że katechi zrobi wyliczankę no to kolejnym punktem jest kwestia zakładników i terroryzmu tak no tu jest kwestia bardzo dyskusyjna też się dzisiaj czasem zdarza są takie momenty w mediach się to pojawia Sposobu przesłuchań, na przykład, no nie? że używa się różnych form. Dobry glina i zły glina. Tortur, które można spotkać gdzieś, różne opisy i tak dalej. Więc tutaj katechizm wprost mówi, że nie wolno się nigdy posunąć do takiego czegoś. No jest to dość powszechne, zwłaszcza w różnych siłach specjalnych, jednostkach specjalnych i tak dalej, które muszą walczyć z terroryzmem i próbują wyciągnąć zeznania i, i jakieś informacje. No, Katechizm pokazuje, że nawet w takich momentach trzeba się troszczyć o wartość życia tego człowieka, który został pojmany. A nie raz ciężko. A nie raz ciężko, nieraz tak. Ciężko. To są bardzo wrażliwe tematy, no nie? Bo, bo, że tak powiem, tu jest nauczanie jest bardzo jednoznaczne: nie wolno. No nie? To ma wartość. Człowiek ma taką, a nie inną wartość, taką, a nie inną godność, niezależnie od wszystkiego. Natomiast my musimy wtedy walczyć w sobie z takim czymś, że no jak inaczej? Mm. No, i tu mi się podoba to, co Jezus zrobił na kartach Nowego Testamentu. On pokazał ducha tego przykazania, nie złamał żadnego prawa żydowskiego, ale pokazał, że w ramach tego prawa, kierując się duchem, kierując się Bożą Wizją życia, który Bóg jest miłośnikiem życia, no można wiele rozwiązań uczynić lepszych. No, tam też jest poruszony temat nauki, techniki. Badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie medycyny, nowej technologii yy, i tak dalej, gdzie my też wkraczamy powoli już w takie yy, przestrzenie życia i śmierci. I też tutaj jest bardzo mocno podkreślone, że to jest coś, co ma służyć człowiekowi, a nie decydować o człowieku. Yy, więc, więc to też jest bardzo ważna rzecz. Ja kiedyś spotkałem się z taką książką, już nie pamiętam tytułu, bodajże Proncato to napisał, ale też nie jestem pewien, że. Istota była taka, że duch człowieka już nie może nadgonić. Został daleko w tyle za techniką i badaniami naukowymi, że one tak wyprzedziły duchowość, że my nie dorastamy do tego, co się dzieje, my nie potrafimy tego etycznie ubrać Umazujemy. w zasady i, i zaczynamy podporządkowywać człowieka tym wszystkim rzeczom, które się wymyśla. Osiągnięciom technicznym. Osiągnięciom, które są, i to jest paradoksalne, darem Pana Boga. Tak. Bo to dzięki Bogu coś wymyślamy, na przykład szczepionki, lekarstwa, yy, operacje, zabiegi, coraz to nowocześniejsze, coraz to lepsze, skuteczniejsze. No to jest też dar Pana Boga. Dlatego tak ważną dziedziną teraz współcześnie, wydaje mi się, jest bioetyka, która daje możliwość nazywania czy jakoś oceniania tych osiągnięć technologii z perspektywy teologii katolickiej, w ogóle z perspektywy teologii. Wartości w ogóle. Gdzie trzeba zachować troskę o to, co jest, że tak powiem, naruszalne w tym. Tam jest też cała kwestia kary na przykład, więzienia. O tym mówimy już trochę o tej karze śmierci, że papież Franciszek zmienił to nauczanie w katechizmie, podpierając się tym, że dziś już jest mało prawdopodobne, żeby był taki człowiek zagrożeniem, ale tam jest cała druga rzecz bardzo ważna, z którą też mamy problem. Czyli sensu w ogóle karania, że my nie po to karzemy, żeby tylko i wyłącznie oddzielić człowieka od społeczeństwa i utrudnić mu życie, tylko po to, żeby on się zmienił, żeby mógł przejść resocjalizację, żeby mógł w jakiś sposób funkcjonować. No, z perspektywy wiary powiem, żeby się w ogóle mógł nawrócić. Mhm. I są takie przypadki ludzi, którzy w celi śmierci się nawracają, którzy czekając na wyrok szukają pana Boga. Jeżeli mu damy więcej czasu i, i nie ma tej takiej presji, że za tydzień zostanie zabity w, w, z powodu swoich przestępstw, to dajemy mu czas też na to, żeby poszukał tego nawrócenia. Ale wiesz, ta sytuacja, którą opisujesz, jest taka dla ludzi wygodna, bo on jest w tej celi i powiedzmy, tam będzie aż do końca swoich dni. I może się nawróci, może nie. Natomiast co w przypadku, kiedy ktoś w tej celi jest, nawraca się, zmienia swoje życie. I potem wraca do świata. Po naszej stronie jest teraz ciężar, aby tego człowieka przyjąć. Tak, no. I tutaj się sprawdza coś, co ja nazywam prawdziwym chrześcijaństwem. Bo jeżeli my nie potrafimy w ogóle wziąć pod uwagę, że przestępca się nawrócił i zmienił, to my w ogóle nie rozumiemy Chrystusa i chrześcijaństwa, bo cała idea chrześcijaństwa polega na nawróceniu. Jezus przychodzi, żeby człowieka wezwać do nawrócenia. Więc jak człowiek się nawraca, a ja mu nie mówię, że nie, no nic z tego kolego, nie masz prawa, no to, co, to, to po co Pan Jezus? Po co śmierć na krzyżu? Po co zmartwychwstanie? Po co łaska chrztu? Po co sakrament spowiedzi świętej? Po co Eucharystia, która jest lekarstwem, pokarmem, łaską? Niepotrzebne wszystko. Ale to mamy z tym duży problem. Mamy, bardzo duży, bardzo. Te osoby, które wracają są w niej jako stygmatyzowane. Pamiętasz nie? profesora Stańka, no nie? że chrześcijanin to jest człowiek, który się niczym nie gorszy, no nie? Choćby się nie wiem, co działo, to w chrześcijaństwie my zawsze patrzymy z perspektywy tego, że człowiek jest wezwany do nawrócenia i do poprawy życia. I trzeba mu dać na to szansę. Ja pamiętam, bardzo dobrze pamiętam jako diakon w Rzymie, jak pojechaliśmy z rocznikiem i była pierwsza msza. Prawie obiskup wtedy jeszcze rektor Grzegorz Ryś. I był na tej mszy ksiądz, który był uważany za zdrajcę w czasach komunizmu. I biskup zaczął od pytania: I co teraz zrobicie na tej Eucharystii? Będąc przy z tym człowiekiem. A on był obok i stał i wsłuchał tego. To jest fundamentalne pytanie. Czy my mu dajemy człowiekowi szansę, żeby wrócił i spotkał się z nami przy Eucharystii? To jest mega ważne pytanie, bo teraz mamy w społeczeństwie wiele osób, które będąc oskarżone o różne czyny, przechodzą terapię, odbywają karę. Pracują nad sobą. A potem wracają. Tak. I kwestia naszego podejścia do nich. No i, i z perspektywy chrześcijaństwa jak najbardziej. Trzeba umieć przyjąć takiego człowieka. A gdyby to przykazanie brzmiało przebaczaj? Myślę, że byłoby dużo wspólnego z tym nie zabijaj. Myślę, że miałoby to bardzo wiele wspólnego z tym nie zabijaj. W tych moich komentarzach, które czytam, to ktoś to nawiązał do modlitwy Ojcze Nasz. Że to nie zabijaj które przez Jezusa zostało pokazane, że się nawet nie gniewaj. Tak. W każdym ojcze nasz odpuść nam nasze winy, jak ja odpuszczam. odpuszczam. No na pewno to jest przykazanie, które dzisiaj trzeba patrzeć z perspektywy bardziej życia niż samego zabijania. Bo bardzo często ja się spotykam z takim czymś, że jak ktoś robi rachunek sumienia i dochodzi do tego przykazania... Zabiłem no nie, w ostatnim czasie nikogo. <laughs> Jest dobrze. <laughs> no nie no. Nie ma wtedy tego ducha yy, sensu tego przekazania, które stało na straży życia bardzo szeroko rozumianego. I wtedy warto zobaczyć, czy ja szanuję życie drugiego człowieka, godność drugiego człowieka, możliwość nawrócenia się, przyjmowania drugiego człowieka, przebaczania drugiemu człowiekowi, troski o wszystko to, co się wiąże z życiem, no nie to, co Ty powiedziałeś, że tu jest też kwestia zdrowia. Katechista mówi, że musi być taka równowaga między duszą, duszą i ciałem, czyli umiarkowanie tak naprawdę. To jest pytanie o to, czy ja żyję w sposób umiarkowany. No, tu jest tyle rzeczy przy tym przykazaniu, że na pewno by nam jeden odcinek nie starczył, żeby wszystko ładnie poukładać i, 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 i wyjaśnić. Do tego sformułowania z rachunku sumienia, co przytoczyłeś, mam taką myśl. To, że nikogo fizycznie nie zabiłem, nie znaczy, że ktoś z mojego powodu nie czuje się jak martwy. O dokładnie. Ile razy słowa mogą zabić? To już jest w ogóle. Niewiele potrzeba, naprawdę niewiele potrzeba, żeby naruszyć tą. Wartość życia ludzkiego i to nie musi być od razu wyrok śmierci. I dlatego po przeczytaniu tego fragmentu miałem więcej znaków zapytania, więcej takich myśli niedokończonych, więcej takiego nastawienia na Panie Boże, pomóż mi w tym wszystkim, niż konkretnie gotowych odpowiedzi. Tak, bo to, to, to wymaga tak naprawdę bardzo dużej pracy nad sobą. Do tej pory te przykazania były takie dość, dość pozamykane. Tak. Natomiast tutaj, przez to, że to jest przekazanie, które się dotyczy całego ludzkiego życia, tak naprawdę, jest bardzo otwarte. I mówię, czasem nawet posunięcia na giełdzie będą oznaczały, że ktoś zginął. I ktoś kto nawet nie ma o tym pojęcia i świadomości, i będzie myślał, że jest w porządku człowiekiem, będzie kimś, kto sprawił, że ktoś umarł. Żeby zakończyć pozytywnie, Powtarzam to, że nasz Bóg jest miłośnikiem życia, a my mamy Go naśladować. To ja może tu jeszcze dopowiem, że tak pozytywnie, żeby było bardzo, bo też szukałem jakiegoś innego spojrzenia i trafiłem na medytację, bym powiedział, bo to ciężko nazwać jakimś takim wykładem, biskupa Pietraszko, urodzonego w naszej diecezji w Buczkowicach, który rozważając temat przykazania właśnie nie zabijaj, bardzo mało czasu poświęcił zabijaniu, aż mnie to zdziwiło. Bardzo dużo czasu poświęcił życiu, wartości życia, ale najwięcej czasu poświęcił temu, skąd tak naprawdę bierze się ta potrzeba troski o życie, pokazując z jednej strony to, co pokazuje katechizm, czyli że za życiem stoi Stwórca tego życia, czyli Pan Bóg, ale on jeszcze zwrócił uwagę na drugą rzecz, że każde życie ludzkie. Tak naprawdę bez wyjątku, w całej historii wszechświata jest odkupione krwią Chrystusa. I zawsze przy tym przykazaniu powinno się stawiać pytanie, jaką wartość dla mnie ma ta krew Chrystusa w kontekście drugiego człowieka? I czy ja jestem gotów komuś wyrządzić krzywdę, skoro Chrystus za niego zapłacił własną krwią? Mocne. Bardzo mocno. Bardzo mi się to spodobało. Ja zresztą za to e, lubię bardzo biskupa Pietraszko, że on potrafi wejść tak bardzo mocno w pewne rzeczy. Zapraszam cię w takim razie za tydzień i pewnie za tydzień będzie jeszcze więcej znaków zapytania, bo jest przykazanie nie cuduj. Wieś <laughs> powiedzieć nie już. <laughs> czy ja mam jakąś inną wersję dekalogu. <laughs> Nawiązywałem do tej naszej wersji tak, którym, dla dzieci, którą przedstawialiśmy nad Morzem. W wersji dla dzieci jest nie cudu i w wersji dla dorosłych jest nie <noise> A za tydzień zobaczymy o co chodzi. Zapraszam. Zapraszamy.